Najnowsza decyzja Fed w sprawie stóp procentowych doprowadziła do wzrostu na rynkach. Jaka to była decyzja? Apple i Google łączą siły i chcą wspólnie namieszać w segmencie sztucznej inteligencji. Amazon podpisał kontrakt o wartości 100 milionów dolarów z youtuberem. Nadejdzie jeden z największych splitów akcji w historii giełdy. Jaka spółka to zrobi i co to oznacza dla inwestorów? Złoto wybiło nowe all-time high i zawróciło. Czy jest to fałszywe wybicie i zapowiedź spadków? Dino Polska z ogromnym spadkiem, a LPP wraca do łask. O tym co jeszcze się działo w ostatnich dniach na giełdzie i w gospodarce opowiemy w dzisiejszym odcinku. Zapraszamy. Cześć, witam Was w odcinku z serii cotygodniowych wiadomości ze świata finansów na kanale Giełda Inwestycje. Trading. Ten kanał powstaje przy współpracy z blogiem Pamiętnik Giełdowy, którego autorem jest mój brat Daniel. Ja jestem Patryk. Jeśli dbacie o swoje finanse i chcecie otrzymywać na bieżąco informacje z giełdy i z gospodarki, to koniecznie już teraz wciśnijcie przycisk subskrypcji tego kanału, żeby nie pominąć przyszłych cotygodniowych wiadomości. Najważniejszym wydarzeniem rynkowym minionego tygodnia była decyzja Fed w sprawie stóp procentowych i konferencja prasowa Powell'a. Główna stopa procentowa pozostała bez zmian. Takie też były oczekiwania. Najważniejsza była jednak informacja dotycząca momentu pierwszej obniżki, bo zbyt wczesne, jak i zbyt późne obniżenie stóp procentowych może mieć dla gospodarki złe skutki. Może to skutkować albo wejściem w obszar deflacyjny, albo recesyjny. Gdyby inflacja miała spaść szybciej niż zakładano, i przy tym, gdyby pozostawiono stopy procentowe na niezmienionym poziomie, wtedy mogłoby pojawić się zagrożenie deflacyjne, a deflacja, jak myśli już doskonale wiecie, jest trudniejsza do zwalczenia niż wysoka inflacja. Kiedy z kolei stopy procentowe obniżone zostaną za wcześnie, a inflacja przy tym wróciłaby do wzrostów, wtedy otrzymalibyśmy powtórkę kryzysu inflacyjnego. Właśnie dlatego moment pierwszej obniżki stóp procentowych jest tak. Krytyczny. Na FED ciąży wysoka odpowiedzialność, ponieważ zła decyzja może albo zniweczyć postęp ostatnich miesięcy, albo może gwałtownie pogorszyć gospodarkę. Jak wspomniałem, nie było zmian w stopach procentowych, a opublikowane projekcje gospodarcze przewidują teraz, że w nadchodzących latach dojdzie do mniejszej liczby obniżek stopy procentowej niż szacowano to jeszcze w grudniu. Członkowie FED oczekują, że stopy procentowe w dłuższej perspektywie będą nieco wyższe niż prognozowano to jeszcze 4 miesiące temu. Jednocześnie Wcześniej podali, że prawdopodobny wzrost gospodarczy będzie w tym roku wyższy niż szacowano dotychczas. Z kolei inflacja bazowa, czyli inflacja pomijająca zmienne ceny żywności i energii, prawdopodobnie będzie w tym roku wyższa niż jeszcze wcześniej sądzono. Reakcja rynków na konferencję prasową Fed były pozytywne. W całym tygodniu indeks S&P 500 zyskał 1,54%, technologiczny Nasdaq 100 wzrósł o 1,75% i indeks małych i średnich spółek Russell 2000 zyskał 1,57%. Dzięki temu też główny indeks S&P 500 wybił w minionym tygodniu Nowy historyczny szczyt, pokonując po raz pierwszy 5200 punktów. Przejdźmy teraz do najlepszych i najgorszych akcji z minionego tygodnia. Ta lista przedstawia się następująco. Patrzymy jedynie na spółki notowane na amerykańskiej giełdzie, których kapitalizacja przekracza 10 miliardów dolarów. Do najsłabszej spółki zeszłego tygodnia zaliczyć można MicroStrategy, a powodem tych spadków był słaby tydzień na Bitcoinie. W którym MicroStrategy mocno inwestuje. Ta firma trzyma 214 246 bitcoinów, co daje łączną wartość sięgającą około 14 miliardów dolarów. Więc ta zmienność na tej spółce nie powinna dziwić. Z kolei na liście najsilniejszych spółek z zeszłego tygodnia znajdziemy m.in. Arista Networks, którą niedawno nawet rozważałem do zakupu do portfela Freedom 24, ale troszkę uciekła mi cena. Zamiast Arista wtedy kupiłem inną spółkę i to była firma Copart, na której mam podobnie dobry wynik. jak Gdybym wtedy zainwestował w Arista. Więc jest dobrze. Zajrzyjmy zatem do mojego portfela. Aktualizacja portfela Freedom 24. Podczas poprzedniej aktualizacji tydzień temu informowałem o kolejnym, może nie przełomowym, ale ważnym dla mojego portfela wydarzeniu, mianowicie o zakupie nowej spółki do długoterminowej inwestycji. Obok Tyler Technologies i Kopart do portfela dokupiłem Fair Isaac Corporation. I jakie są zmiany w wynikach? W zeszłym tygodniu pokazywałem wam wartość mojego portfela i wtedy wynosiła ona trochę ponad 3800 dolarów. Teraz, tydzień później, jest to już ponad 4000. Więc przybity został kolejny przyjemny próg, a to jest przede wszystkim ze sprawą wzrostów na spółce kopart. Ale jako, że buduje portfel długoterminowy, to te dobre dotychczasowe wyniki nie traktuje jak okazji do zrealizowania zysków, jest to fundament pod przyszły majątek inwestycyjny. Uważam, że mamy obecnie dobry okres do inwestowania, ale dobieranie spółek do inwestycji wymaga tego, aby trochę przy tym posiedzieć i je dobrze przeanalizować przed zakupem. Jeśli nie czujecie się jeszcze na siłach, aby samemu dobierać spółki do jego portfela to polecam zainteresować się ETF-ami, a jeszcze prostszą opcją, w której nie wystawiacie się na ryzyko zmienności rynkowej, będzie stały dochód w wysokości aż do 8,7% rocznie. Taką ofertę ma obecnie Freedom 24 w planach oszczędnościowych, więc jest to atrakcyjna oferta, która nie jest codziennością, a wynika z wysokich stóp procentowych. Gdy nadejdzie ich obniżka, to spadną i stopy depozytowe, co oznacza, że tego typu plany oszczędnościowe przestaną tyle oferować. Te środki są do kwoty 20 000 euro zabezpieczone. To jest tak zwany fundusz rekompensat dla inwestorów, więc w tej kwestii jest tutaj duże bezpieczeństwo. A jak to lokata dokładnie funkcjonuje, to już omówiłem w niedawno opublikowanym na tym kanale filmie. Link do niego zamieszczę w opisie tego odcinka. Tam też znajdziecie linki do oferty Freedom 24. Nowa współpraca Google z Apple na giełdzie jest teraz najgłośniej o spółkach związanych ze sztuczną inteligencją, jednak druga największa firma świata, czyli Apple, w tym temacie póki co milczała. Kolejny gigant, czyli Alphabet, czyli inaczej Google, wydaje się pozostawać w tyle względem obecnego lidera branży, czyli OpenAI, który należy do Microsoft. Najpewniej przez to temat sztucznej inteligencji nie stał w centrum uwagi u Google. Jednak teraz obie te firmy mają połączyć swoje siły, dzięki czemu być może znowu wejdą do gry. Apple oczywiście pracowało już nad sztuczną inteligencją, chociażby nad Siri, jednak postępy w tym segmencie nie były na tyle duże, aby temat AI stał u nich w centrum. Ostatnio Apple porzuciło też pracę nad elektrycznym samochodem i uwolnione w ten sposób zasoby chcą poświęcić na pracę nad AI. Wykazali też zainteresowanie licencjonowaniem i budowaniem sztucznej inteligencji rozwijanej przez Google, mowa o Gemini. Apple chce wdrożyć tę technologię do swoich produktów. Już podobno wcześniej Apple prowadziło rozmowy z OpenAI, jednak finalnie wychodzi na to, że decyzja padła na Gemini. Skoro Apple w tej chwili faworyzuje Gemini, być może Google ma jakąś przewagę nad Microsoft. Przygotowany przez Google raport. O tym właśnie świadczy. Jednak wiadomo, że przygotowując taki raport, przygotowuje się go w taki sposób, żeby postawić Ciebie w dobrym świetle. Jeśli więc ta współpraca dojdzie do skutku, bo na razie są to jeszcze tylko doniesienia, to Google wejdzie do ekosystemu Apple i uzyska dostęp do wartościowej bazy zainstalowanych rozwiązań konkurenta, bo iOS jest jedynym konkurentem Androida, czyli Google miałby już nogę w drzwiach, a taki dostęp musi powstać, bo na tym polegać ma ta współpraca. Na pełnym zintegrowaniu do iPhone'ów, inaczej byłoby to dla Apple bez sensu. A jeśli do tej współpracy nie dojdzie, to może się okazać, że konkurencyjny do Apple, czyli Samsung, który umiejętnie zintegrował funkcję AI do swoich nowych telefonów, zyska przewagę, którą trudno będzie nadrobić. Praktycznie wszystkie znaczące w tym segmencie marki niebędące Apple'ami, czyli Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo itd., mają system operacyjny dostarczany przez Google, czyli mają Androida. Dlatego mam nadzieję, że już rozumiecie, dlaczego dla Google to może. Być współpraca o kolosalnym wręcz znaczeniu. Jeśli chodzi o reakcję giełdy na tę wiadomość, obie spółki zareagowały na te informacje wzrostami, jednak w kolejnych dniach Apple wróciło do sytuacji sprzed tego newsa, a Google wciąż rósł. Patrząc czysto technicznie, sytuacja w spółce Alphabet czyli w Google wygląda dużo lepiej niż przy Apple. Jeśli ta sytuacja się utrzyma, Apple prawdopodobnie odda drugie miejsce na liście największych spółek świata Nvidia. A może ta współpraca pomoże firmie Apple odnaleźć się w sztucznej inteligencji i to przywróci ją na tory wzrostowe. Dajcie znać, co o tym wymyślicie. Kontrakt na 100 milionów dolarów z youtuberem. Drugi największy na świecie kanał na YouTubie, którego subskrybuje około 250 milionów osób, czyli Mr. Beast, podpisał z Amazonem umowę o wartości 100 milionów dolarów. Współpraca ta polegać ma na przygotowaniu reality show opartego na serii Beast Games. W konkursie weźmie udział 1000 uczestników, którzy będą walczyć o nagrodę pieniężną w wysokości 5 milionów dolarów. Będzie to największa nagroda w historii telewizji, nawet wyższa niż ta w serialu Squid Games, w której było rozlane 4 5-6 milionów dolarów. Co najzabawniejsze, Jimmy Donaldson, czyli Mr. Beast, stworzył tę serię Beast Games inspirując się serialem Squid Game, a teraz nawet przebije rozmach z tej fikcyjnej, wygranej całość udostępniona ma być na platformie Amazon Prime. I mimo, że ekspansja Mr. Beast na platformę streamingową Amazon może wydawać się krokiem naprzód, to jednak niekoniecznie tak jest, bo 25-latek ma najprawdopodobniej więcej abonentów niż Amazon. Ostatnim razem, kiedy Amazon ujawnił, ujawnił liczby, to było w 2022 roku, to pokazali, że mają 200 milionów abonentów Prime, a nieoficjalne dane mówią o tym, że obecnie Amazon Prime ma około 230 milionów abonentów, a MrBeast dla porównania ma 246 milionów subskrybentów na YouTube. Jimmy Donaldson ujawnił, że każdy jego film na YouTubie przynosi kilka milionów przychodu z samych reklam. Do tego dochodzi oczywiście co najmniej drugie tyle ze współprac. Jego kanał sumarycznie generuje przychody sięgające około 700 milionów dolarów rocznie. Akcje Amazona po ogłoszeniu tej współpracy wcale nie zareagowały. To też nie powinno dziwić, bo dla tej spółki, której kapitalizacja sięga 1,85 bilionów dolarów, 100 milionowy kontrakt jest takim wydatkiem, jak dla nas kawa na mieście. Akcje Amazon od początku roku zyskały prawie 20%, a w ostatnich 12 miesiącach spółka wzrosła o ponad 80%. Mimo tego do wybicia nowych szczytów nadal jeszcze nie doszło. Zostało mniej niż 10% wzrostów do historycznych szczytów. Potężny split akcji Chipotle Mexican Grill przygotowuje się do swojego pierwszego splitu w historii. I będzie to zarazem jeden z największych splitów, jakie się kiedykolwiek na giełdzie pojawiły. Split akcji to jest inaczej podział akcji, czyli jeśli posiadacie na przykład jedną akcję o wartości 100 dolarów, to po splicie 1 do 2 macie dwie akcje o wartości każda po 50 dolarów. Zwykle split jest właśnie w przedziale 2 do około 10, to znaczy cenę akcji dzieli się przez 2, 3, 4 i zazwyczaj maksymalnie do 10. Chipotle Mexican Grill planuje jednak przeprowadzenie gigantycznego splitu sięgającego 50 do jednego. Aktualnie jedna akcja kosztuje około 3000 dolarów. Po tym splicie każda będzie więc kosztować około 60 dolarów. A inwestorzy w portfelach będą mieli 50 razy więcej akcji. Głównym powodem decyzji przeprowadzenia splitu jest ułatwienie dostępu do zakupu akcji inwestorom posiadającym mniejsze portfele. Dzięki temu wzrośnie płynność spółki oraz liczba akcjonariuszy. Na temat splitów przygotowaliśmy swego czasu oddzielny odcinek, w którym zawarliśmy kilka ciekawostek, więc. Ja zachęcam do obejrzenia tego materiału. Link znajdziecie tutaj w prawym górnym rogu tego ekranu, tu gdzieś, i w opisie też pod odcinkiem to podlinkuję. Wik korzysta z dobrych nastrojów. Przejdźmy do polskiej giełdy. Główny indeks WIG w ostatnich 5 dniach wzrósł o 0,99%. Największy jednodniowy wzrost doświadczyliśmy przy tym po posiedzeniu FED, które najwyraźniej ruszyło również naszym rynkiem. Dlaczego polski rynek oraz zdecydowana większość świata jest tak uzależniona od amerykańskiej giełdy powtarzałem już wielokrotnie na tym kanale, ale w skrócie jest to tak, że świat jest zadłużony w amerykańskim dolarze. Technicznie WIG przeszedł do fazy konsolidacyjnej. Najbliższe wsparcie wyznacza nadal ten sam poziom, który wskazywałem już podczas poprzednich aktualizacji tygodniowych, czyli tzw. zmiana biegunów w strefie od 78 500 do 79 500 punktów. Teraz jeszcze przejdźmy do najlepszych i najgorszych polskich spółek z minionego tygodnia. Lista ta zawiera jedynie takie spółki, których kapitalizacja przekracza 500 milionów dolarów, czyli około 2 miliardy złotych. Najsłabszą firmą z minionego tygodnia była Dino Polska. Która spadła o ponad 11%. Powód tych spadków jest oczywisty, bo wynika on z opublikowania przez DINO wyników finansowych. Zysk netto grupy Dino Polska wyniósł w czwartym kwartale 2023 roku 348,4 mln złotych. Wynik w ujęciu rok do roku jest o 6% wyższy, ale względem prognoz rynkowych okazał się aż o 11% niższy. Wynik EBITDA wyniósł 553,5 mln złotych, a zakładano około 615 mln złotych. Słabsze od oczekiwań były także przychody, które w czwartym kwartale sięgnęły 6,7 mld złotych. Politycy spodziewali się sprzedaży na poziomie 6,9 miliardów złotych. Dino jest spółką rozwijającą się, która walczy z Biedronką o udziały w rynku. W ubiegłym roku Dino uruchomiło 250 nowych marketów, a pod koniec grudnia 2023 roku sieć Dino liczyła 2406 sklepów. Najmocniejszą spółką z minionego tygodnia była firma LPP, która w 5 dni zyskała ponad 21%. Silny tygodniowy wzrost był efektem bazy, bo akcje w piątkowej sesji tydzień wcześniej w wyniku raportu Hindenburg Research spadły o ponad 35%. I teraz szybkie wytłumaczenie dla niewtajemniczonych. Hindenburg Research opublikował tydzień temu raport, w którym zarzucił spółce LPP zatajanie części źródeł przychodu pochodzących z Rosji. Według LPP spółka nie sprzedaje już towarów do Rosji, a według Hindenburg Research wykorzystują Kazachstan jako pośrednika w takich transakcjach. Pierwsza reakcja inwestorów na te zarzuty to była silna wyprzedaż akcji i spadek o ponad 35%. Przez weekend inwestorzy najwidoczniej ochłonęli i stwierdzili, że nie ma w tym przecież takiego skandalu. Zresztą Wy sami też mówiliście w komentarzach tak w zeszło tygodniu, Odcinku. Dlatego też w tym tygodniu LPP tak jakby wróciło do łask. Mimo odbicia o ponad 21%, akcje w stosunku do poziomu sprzed publikacji tego raportu nadal są na ponad 20% minusie. Ogólna sytuacja fundamentalna w spółce wydaje się jednak optymistyczna, i jeśli postawione zarzuty nie doprowadzą do mocniejszego nadszerpnięcia wizerunku firmy LPP, to za rok LPP raczej będzie droższą akcją niż jest dzisiaj. Ale kto wie? Bitcoin znowu w dół. Bitcoin po krótkim wyznaczeniu nowego, najwyższego poziomu w historii zawróciło, korygując silny ruch wzrostowy. Technicznie patrząc całość wpisuje się w zdrowy charakter trendu, który od czasu do czasu musi korygować silne jednokierunkowe ruchy. Najbliższy poziom wsparcia szukałbym w okolicach 50 tysięcy dolarów za Bitcoina, jednak poziom ten interesujący jest jedynie dla traderów, a nie dla inwestorów długoterminowych. Tak zwani hodlerzy, czyli właśnie długoterminowi inwestorzy raczej powinni czekać na większe złamanie. Cenowe, może nawet na korektę sięgającą około 50%. Spadek w okolice 50 tysięcy dolarów za bitcoina oznaczałby korektę o około 30%. Dajcie nam znać, czy chcecie pozostawiać z tematem bitcoina na bieżąco, czy wolicie może, abyśmy omawiali ten rynek tylko, kiedy dzieje się na nim coś bardzo istotnego. Napiszcie na proszę. Złoto wypiło nowe all-time high i zawróciło. Omawiany tydzień temu krótkoterminowe wsparcie przy kursie około 2150 dolarów za uncję zostało obronione i cena w minionym tygodniu wybiła nowy historyczny szczyt wynosi on teraz 2222 dolary za uncję, czyli zabrakło minimalnie do realizacji naszego zysku na poziomie 2250 dolarów. Jako że doszło do przebicia poprzedniego szczytu, to było 2195 dolarów, wykorzystujemy ten fakt do podniesienia naszego zlecenia obronnego tuż poniżej wsparcia, które ostatnio wytrzymało, czyli okolice ok. 2150 dolarów. Jednocześnie postanowiliśmy też zdjąć take profit, pozostawiając sobie szanse na ewentualne skorzystanie z większych wzrostów. W tym planie też informowaliśmy podczas zabierania transakcji, gdzie powiedziałem, że w przypadku utrzymania stabilności ceny pozycję prowadzić będziemy po wierzchołkach krótkoterminowego trendu. Tygodniową dawkę wiadomości zaprezentowałam Freedom 24, którego ofertę znajdziecie w linku pod tym filmem. Osobom, które chcą nauczyć się generować dodatkowy cash flow tradingiem, polecę film o pięciu zasadach, dzięki którym zwiększycie swoją skuteczność. Żeby obejrzeć ten materiał, kliknijcie tutaj.